Siemanko, Minecraftowi przyjaciele! Ja jestem Lucky i witam was w trzecim odcinku serii Pogromcy TikToków! Tak, zgadza się, nie mogliście się pewnie już doczekać, co? No, napiszcie w komentarzach, czy nie mogliście się doczekać, chociaż już wcześniej widziałem. Nagraj odcinek z Pogromcy TikToków, nagraj! Dobra, dlatego specjalnie dla was nagrywam dzisiaj. A w dzisiejszym odcinku sprawdzamy takie TikToki jak... Zobaczcie to! Grób normalnie jest i zombiak z niego wychodzi. Jak coś takiego zrobić? Oglądajcie do końca, sprawdzimy. Kolejny, następny TikTok, co dzisiaj będzie w odcinku? Niewidzialna wiązka światła, która zadaje obrażenia. Wow, niesamowicie! Można tak sprankować i strollować swojego znajomego. Na pewno będziecie chcieli sprawdzić, jak to zrobić. A kolejne to jak założyć głowę smoka na głowę villagerów, mieszkańca wioski. Dlatego oglądajcie do samego końca, nie zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, dołączajcie do Lucky Team, włączajcie powiadomienia, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary. No i obowiązkowo oglądajcie do końca, bo dzisiaj będą niesamowite ciekawostki, lifehacki oraz, różne właśnie ciekawostki minecraftowe. Do dzieła! To do dzieła, odpalamy telefon. Aha, najpierw taka dziurę kopiemy łopatą, tutaj właśnie w taki sposób, jak widzicie. Prowadzimy redstone, tutaj rozpowardzi redstone. I będzie uruchamiało się właśnie tory do minecarta. Teraz wrzucamy do minecarta właśnie głowę zombiaka i ten statyw jakby na zbroję. Robimy to w kształcie grobu. Aha, i tak włożył on to, żeby schować. Ty, ale to jest super, zobaczcie teraz. Ktoś wchodzi i normalnie, wow, można się wystraszyć, jak będzie ciemno czy coś. Dobre, dobre, sprawdzimy w ogóle, czy to działa. No to sprawdzamy, jesteście ciekawi pewnie, czy to będzie działać, czy nie. Dlatego uwaga, sprawdzamy. Na początku on dał tutaj płytkę naciskową, żeby przekazywać sygnał. Następnie tutaj widziałem redstone rozkładał. Już tutaj będziemy robić i zaprezentujemy. Przecież jeśli to będzie działało, to będziecie to mogli zrobić jakiegoś fajnego dosyć trolla właśnie swojemu znajomemu na serwerze. Przecież jak on będzie szedł i się wystraszy takiego zombiaka, który wyskakuje normalnie, no to ja bym nawet sam się przestraszył, jeśli bym coś takiego zobaczył. Bo to jest coś, czego ciężko się spodziewać. No, takich rzeczy to nie widzi się często w Minecrafcie. No ale dobra, uwaga, tutaj zobaczymy, czy jest przekazywanie sygnału. Jest przekazywanie sygnału. Teraz musimy tylko ładnie to w taki sposób zamknąć, żeby nic nie było tutaj widać. Ups, okej, dobra, tutaj może tak być. Dobra, czy to dalej działa? Dalej działa. Przekazywany jest sygnał. Następnie tutaj zrobimy taki prowizoryczny grób. Okej. No, taki prowizoryczny grób. No i teraz tutaj musimy wpuścić właśnie tego zombiaka. Dlatego tak, tutaj minecart, tutaj nie może być właśnie, musi być ten armor stand na podłożu. I teraz jak wepchniemy tutaj ten do minecarta musimy przerzucić tą właśnie ten armor stand, żeby on się, żeby się wkleił, tylko coś tutaj nie idzie zgodnie z planem, wiecie, bo to powinno się wkleić. No i jak widzieliście, nie było możliwości, żeby do wagonika wpakować tą właśnie statyw na zbrojkę, no bo zobaczcie, jedziemy, no i to się między sobą jakby nie nakłada się na siebie, dlatego no nieudany ten TikTok. Próbowałem też w wersji 1.12.2, też nie działa, no i nie wiem, co działa. Dobra, nieważne, przechodźmy do następnego TikToka, oglądamy kolejnego TikToka. Dobra, widać tutaj budowanie, o, villager zespawnowany. A, to jest ten ciekawy TikTok. Dispenser, głowa tego dragona i patrzcie, co?
I wychodzi tak naprawdę villager z głową smoka. Nie no, musimy to spróbować, bo to jest naprawdę epickie. Epickie, słuchajcie, naprawdę, jeśli to działa, to śmiesz się, by na przykład zrobić taką wioskę, co by villagerzy wszyscy z tej wioski mieli głowy właśnie smoka. To by było niesamowite, ale teraz zaraz sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Czy to jest taka możliwość, że to działa? Zaraz, zaraz się przekonamy i uwaga, chwila prawdy, chwila prawdy. 3, 2, start! Ojocie, zobaczcie! Zobaczcie na to! To naprawdę działa, to naprawdę działa! On mnie goni, on mnie goni, on mnie goni! Patrzcie! I jeszcze ten villager tak naprawdę mnie straszy! Chodzi za mną! Ale śmieszna sytuacja! Patrzcie! Jakbyśmy zrobili taką całą wioskę tych villagerów, to by było super! No, niesamowicie! Dobra, przejdźmy, słuchajcie, ten TikTok sprawdzony, ale przejdźmy do trzeciego TikToka i uwaga! Okej, kopię dziurę tutaj, kwarca ustawia. Aha, dispensery w taki sposób. Ciekawe, co on kombinuje, co to się będzie działo? Trapdory w taki sposób ustawia, już powoli to będę robić, powoli to już zacznę robić. Woda... ja oglądam to teraz z wami, dlatego razem sprawdzamy w tym momencie, czy to na pewno działa. Jestem bardzo ciekawy. Tutaj invisibility miksturki daje? Patrzcie. Jacie, ale dobre. Dobry w ogóle troll to by był. Słuchajcie, to jest takie coś, że budujemy właśnie w ten sposób. Coś takiego. Ale to by było dobre, jakby to działało, to by było super. Słuchajcie, w taki sposób to robimy. Róbcie to samo, co ja. Ups. Ups, tutaj tutaj trochę za wcześnie dałem tą miksturkę invisibility, ale nieważne, nieważne. Dobra, tutaj trzeba dać w taki sposób... O, a co tu w ogóle? Pod kościołem się święci. O, nic się nie dzieje. Dobra. Okej, okay, tutaj dajemy pyk, dispenser. W taki sposób dispenser dajemy. No i co? Dajemy invisibility, guardiana i zobaczymy, czy to w ogóle działa. To będzie bardzo ciekawe, jak to będzie działało. To możemy też w taki sposób strollować na przykład swojego znajomego, bo on na przykład będzie widział jakiś totem, który jest jakiś dziwny na środku miasta, o co chodzi. A tak naprawdę się okazuje, że to zaczyna go atakować. Patrzcie, uwaga, zobaczymy teraz pyk. Dobra, nie działa. No i teraz włączamy sobie game moda, gamę modę survival. I ten, i zobaczymy, czy to w ogóle działa, patrzcie. Na przykład twój znajomy idzie sobie gdzieś tutaj w kościele. Ty, a co to jest? To ktoś zbudował? O ja, muszę podejść do tego bliżej, może tutaj coś się dostaje. Wow, ale super. Wow, i ten guardian nas bije, jak widzicie. O co tutaj chodzi? Ten guardian zaraz tutaj wioskę światła nam da. Ale zobaczcie, jak sprytnie to widać. Nie no, działa, 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 działa to. No to sprawdzamy już następnego TikToka. Słuchajcie, jeśli wam się podobały takie TikToki i jakoś wykorzystacie to w jakiś sposób, to kliknijcie łapeczkę w górę i chcecie więcej odcinków. Jeśli chcecie więcej odcinków, kliknijcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, włączcie powiadomienia, zmieście czerwonego przycisku na szary. No i napiszcie sobie jakiś komentarz, jaki TikTok wam się podobał. No dobra, teraz zaczynamy oglądać kolejnego TikToka. Włączamy telefon. Jak widać, tutaj kładzona jest creeper zespawnowany, później piston, o co tutaj chodzi? A, już chyba domyślam się, co to może być. Co? Jak widzieliście, tam creeper taki sprytny był w ogóle, co można sobie na przykład w domu wystroić domek creeperem. Ale śmiesznie, zaraz zobaczymy, czy to działa, ale fajne to było w ogóle, tak sprytnie ktoś pomyślał. Jestem ciekawy w ogóle, czy to jest super, czy to będzie się przydawało, czy to jednak takie, wiecie co, czy to w ogóle bezsensowne jest. Piston i musimy jeszcze redy czymś przesuwać. No. No i super, mamy wszystko gotowe, dlatego teraz kładziemy tutaj w ten sposób i możemy w ogóle pewnie też większość mobów tak robić. Inne moby też tak będziemy mogli zrobić, nie tylko creepery, dlatego sprawdzamy już, jak to będzie działało. Ja już przygotuję tutaj 2T. Tutaj pyk, pyk. Okej, okay. Dobra, mamy piston już przygotowany tutaj w taki sposób.
No i co? No i teraz tylko tak, zespawnujemy tutaj creepera. Okej, on spadł tutaj na dół, dlatego teraz szybko organizujemy tutaj rzeczy, tak jak oni. Dobra. Zobaczcie! Jaki fajny wystrój w ogóle w domu można sobie zrobić, co? Tylko pamiętajcie, nie podchodźcie do niego blisko, jak coś takiego zrobicie na survival, bo może on wybuchnąć i rozwalić wam cały dom. Ale fajnie, w ogóle też możemy tak z innymi mobami robić. Zobaczmy na przykład sobie Endermana. Ale zobaczymy, no warto sprawdzić, warto zobaczyć, czy ten TikTok w ogóle jest pożyteczny, czy też po prostu bezsensowny. Wow! A, on się wkleił teraz tam niżej. No dobra, no to jest tutaj elegancko zrobione. Dywanik Enderman. Patrzcie! Zabrał blok z Kryciula i mamy taką ozdobę. Mamy pomnik Endermana normalnie. Cześć Endermanku! Zabrał Dirta. Ej, nie zabieraj mi Dirta, koleś. Przestań. Lucky, lucky, to jest moje imię. Yeah, jak sami zapełnione skrzynie. Ty, jaka Płyniemy dobra na muzyka leci, fali jak słyszycie? tsunami. Tsunami! A Ej, słońce w oddali, yo! tu chłopaki i dziewczyny. Yo, Lucky team yo, yo! z jednej Słyszycie tą drużyny. muzykę? Yeah! Ja Wow, nagrywam, to wy była brzydka oglądacie. To szesnastka. Cześć napiszcie, brzydkiej jak się szesnastki. macie. Lakiego, dlatego myślę, że wam się podobała. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobała. Lecimy z kolejnym TikTokiem i uwaga, uwaga! Telewizor nam się włącza. Ej, tutaj widzimy, jak to ktoś zrobił. Jakiś śmieszny TikTok, zobaczcie, tam jest TikTok i normalnie koleś tak jakby do Endu chce wejść i się boi w ogóle, że spadnie tam. Nie chce pewnie, boi się Dragona, na pewno Dragona się boi. Ale śmieszny TikTok. Fajny, fajny. Dobra, dobra, dobre, dobre. Dobra, odpaliliśmy TikToka. Tutaj coś jest związane z drzewem, jak widzicie. Trapdoor. Co to będzie w ogóle? Ciekawe jestem. Stona na dole ustawia. Tutaj tak u góry coś. Ten trapdoor mnie zastanawia, co to w ogóle będzie. A, wagoniki, tutaj tory wagonikowe, to może coś z wagonikami związane. Zapowiada się fajny TikTok. Tutaj na środku też stoł nadał. Aha, teraz te jakby otwierają i zamykają się te drewniane te. Aha! To może coś będzie związane z drzewem, ale na przykład jakaś. Tak, wiem, to będzie huśtawka. Zobaczcie, huśtawkę na drzewie można zrobić. No nie, ale jak to ładnie w ogóle zrobili? Jak to ładnie wygląda? Wow, musimy to spróbować zrobić. O, dobra, tutaj oni zrobili tak, że należy zrobić w ten sposób. Okej, może tutaj akurat złym rzeczą jest zrobienie to z tych okej, dobra, teraz zrobimy to właśnie z normalnych rzeczy, pyk. W taki sposób oni to urządzili. Tutaj klikamy w ten sposób. O, już powoli nam się tworzy, już powoli nam się tworzy, słuchajcie. Bar. Tutaj dajemy teraz właśnie w ten sposób taką linę jakby, co by trzymało to tę właśnie huśtawkę do drzewa przymocujemy. Dobra, tak. W taki sposób. No dobra, słuchajcie. TikTok zaliczony. Fajnie to wygląda. No ale ja nie wiem, czy ja bym coś takiego wybudował, bo w sumie huśtawka taka, no fajna kanapa, ale no możecie sobie zbudować i spróbować u siebie właśnie na drzewie, jak to będzie wyglądało. No mi się rzeczywiście podobało. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobało i przechodzimy do następnego TikToka. Okej, telefon odpalony, a tutaj co? Bałwan? Co? Taki krótki TikTok? Bałwana oni wzięli i wow, widzieliście, że bałwana da się ogólnie właśnie zdjąć z niego papkina, czyli dynię? No to zaraz sprawdzimy w ogóle, bo ja nie wiedziałem o tym. Nie miałem o tym bladego pojęcia. To jest, się robi na przykład, zrobimy papkina, zrobimy bałwana. Bo właśnie na bałwanie trzeba to stestować. Okej, tutaj się bałwan tworzy i zobaczcie, jest taki bałwanek sobie śmieszny. Hej bałwanku, hej bałwanku.
O, nożyczki tu są. Okej, bierzemy nożyczki. Ej, bałwanie, chodź tutaj, nie uciekaj tutaj, o. Zobaczcie, ale fajnie, można normalnie ściągnąć głowę bałwana. Ciekawe, czy później można założyć mu. Bałwanie, trzymaj. Ale ma śmieszną twarz, ktoś mu w ogóle krzywo te kamyczki powbijał tutaj do śniegu. Przecież te oczy są krzywo, kto to w ogóle zrobił? Ach, ten Minecraft. Ach, ten Minecraft, dobra. Przechodzimy do kolejnego TikToka. Dosyć ciekawy ten TikTok, fajne, w ogóle fajna ciekawostka, jak widzicie, fajny lifehack, który przyda wam się, jak chcecie na przykład zdemaskować bałwana. Ale teraz kolejny TikTok. Wow, zobaczcie, taki creeper, co tam pływa w wodzie. Zobaczmy, jak to należy zbudować. Jestem też zaciekawiony tą sytuacją. Aha, tutaj soul sand trzeba, wodę. No i należy zrobić tak tylko, jak widzicie, te trapdory w taki sposób. Aha! Co? I armor stand, tutaj właśnie ten patent na zbroję, to na zbroję właśnie jest potrzebne. Pistony i po prostu przymiarzył tą głowę i ona, zobaczcie, tak fajnie wystaje. Ale super! Też bardzo ciekawe, fajna sprawa w ogóle, żeby coś takiego u siebie zrobić, albo na przykład, żeby po prostu zrobić ozdobę u siebie do domu, nie? Sprawdzimy to, zobaczymy, bo niektóre TikToki działają, jak widzieliście, na przykład niektóre działają, niektóre nie działają, dlatego musimy wszystkie sprawdzić, bo jesteśmy pogromcami TikToków, co nie? A wy razem ze mną jesteście pogromcami TikToków i razem po prostu sprawdzamy to wszystko, jak tutaj się dzieje. Głowa creepera, pyk, pyk, pyk. No, ten soul sand coś nie. Soul sand powinien on bąbelkować, wiecie? On bąbelkuje, to działa na pewno, tak mi się wydaje. Ale coś ten soul sand jest. Woda jest źle nalana. O, dobra, bąbelki lecą. Wow, wystrzeliło! Dobra, jak widzicie, już powolutku nabiera to kolorów. Dobra, teraz tylko pyk. W ten sposób, zaraz zobaczymy. Oni jeszcze właśnie pistony brali, żeby jakby, bo w trakcie, gdy on tak skacze, to nie da się tutaj teraz obok dać tego, właśnie tego trapdora. O, właśnie o coś takiego mi chodziło, tylko z tej drugiej strony jakby muszę. O, właśnie w ten sposób. I teraz tutaj pistony muszę dać, pistona na przykład tak, o. Zobaczymy, czy to popchnie. Nie, tego nie popchnie piston ten. No ale weźmiemy na wszelki wypadek dwa pistony, co by nie było. I redstone, pochodnie, albo obojętnie co, żeby uaktywnić te właśnie pistony. No i co, zobaczcie, już tak jakby chyba praktycznie to działa. Ale nie w tą stronę, aj, dobra. Tutaj też nie w tą stronę będzie. Czekajcie, bo tu jest sprytne, widzicie, jakby tu trzeba jakoś, tam gdzie się patrzysz, to tu jest to. Czyli jakbym się patrzył tu i położył to tu. A mogę też w taki sposób to przemieścić. Zobaczymy, czy tak się da. Dobra. Tak, trzymaj, pozdrowienia. Dobra, zobaczcie. Tak jak chcieliśmy, tak działa. Leciutko przesunąłem. Moja wina, że on jest w ten sposób trochę przesunięty do przodu. Nie wiem, czy to się da teraz zamienić. Raczej się nie da, ale TikTok działa. Sprawuje się, jakby był on przesunięty trochę bardziej w tamtą stronę, to by nie było widać. Jeśli też możecie sobie sami sprawdzić, czy chcecie, żeby on tak bardzo wyskakiwał, czy też nie. A to wtedy w zależności od tego, jaki dół wykupicie na sam dół i ten soul sand, jak daleko będzie soul sand, tak bardzo mocno będzie wybijać ten właśnie creeper. Dobra, jeśli te filmiki wam się spodobały, TikToki, to łapujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wpadajcie codziennie na mój kanał, codziennie są nowe filmy. A, jeszcze nie odsłuchaliście, to wbijajcie teraz, zobaczyć moją nutkę nową z Brzydka 16, od 16. Siemano!